zajmowali się przestępczością podatkową. Teraz ich zatrzymano. Zatrzymani w trakcie tej akcji to pośrednicy oraz osoby odbiorcy końcowi korzystające z nierzetelnych faktur. W tej sprawie zarzuty usłyszało już blisko 330 osób, a Skarb Państwa stracił co najmniej 50 milionów złotych. Na tę chorobę cierpi już kilkaset tysięcy Polaków. Trudności nasilają się. Pojawiają się też problemy z emocjami. O Alzheimerze edukował dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku samorządy z regionu mogą ubiegać się o kolejne fundusze europejskie z puli ponad miliarda euro. Zadań właśnie na drogach gminnych i powiatowych wykonamy za około 600 milionów złotych. Największym wyzwaniem, jakie stoi przed samorządami, to jest pozyskiwanie wykonawców robót w kosztach, które mamy zaplanowane. Środa, 15 marca, minęła 18.30. Mariusz Kluszczyński, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Kolejnych 17 osób zatrzymanych we wspólnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową. Do zatrzymań doszło m.in. w województwie kujawsko-pomorskim. To śledztwo, które prowadzone jest od 2018 roku. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mieli wprowadzać do obrotu księgowego nierzetelne faktury, umożliwiające zmniejszenie kosztów podatkowych działalności biznesowej. Wykorzystywali do tego celu podmioty gospodarcze zarejestrowane na podstawione osoby, czyli tak zwane słupy, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej. W proceder mogło być zaangażowanych kilkaset firm. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani w trakcie tej akcji to pośrednicy oraz osoby odbiorcy końcowi korzystające z nierzetelnych faktur. Podczas akcji przeprowadzonej na terenie Pomorza, Mazowsza, Małopolski, ale także na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze przeszukali kilkanaście miejsc zamieszkania oraz użytkowanych przez podejrzanych i zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę ponad 14 milionów złotych. Zatrzymanych doprowadzono do zachodniopomorskiej prokuratury krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzania podatku VAT. Za te czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Do tej pory w tej sprawie zarzuty usłyszało już blisko 330 osób, a straty Skarbu Państwa wyniosły co najmniej 50 milionów złotych. Niebezpiecznie na drogach regionu. Jedna osoba nie żyje, a jedna została ranna. To skutki tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 551 pod Bydgoszczą. Do groźnego zderzenia trzech samochodów doszło też na drodze krajowej nr 16 między Grudziądzem a Łasinem. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło dzisiaj rano na drodze wojewódzkiej nr 551 w Reptowie między Ostromeckiem a Dąbrową Chełmińską. Z nieznanych przyczyn kierująca samochodem osobowym marki Opel Astra zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym. 19-letnia kobieta zginęła na miejscu, natomiast podróżującego z nią 28-letniego pasażera przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Droga była całkowicie zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy przez Wałdowo-Królewskie. Do wypadku doszło także na drodze krajowej nr 16 na odcinku pomiędzy Grudziądzem i Łasinem. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe, wskutek czego poszkodowanych zostało 5 osób. Droga jest zablokowana. Jedna osoba zginęła w pożarze budynku wielorodzinnego na bydgoskim Szwederowie. Na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Ogień udało się opanować. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Strażacy dostali informację o zadymieniu wydobywającym się z mieszkania na czwartym piętrze w bloku. Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że doszło tam do pożaru w jednym z pomieszczeń. Po sprawdzeniu i ugaszeniu pożaru stwierdziliśmy, że niestety była tam jedna ofiara śmiertelna. Przyczyny będzie badał policja oraz prokurator, który będą sprawdzali, więc na tą chwilę nie znamy przyczyny. Do tego pożaru zostało zadysponowanych 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Bydgoszczy. Żadnych innych poszkodowanych nie było, zadymienie także nie zagrażało, bo to było ostatnie piętro, więc jakby tutaj ani zadymienie, ani płomienie nie stworzyły zagrożenia dla pozostałych osób. Ogólnie pożary wewnętrzne w mieszkaniach są raczej wymagające i niebezpieczne. Niemniej jednak strażacy są dobrze przygotowani i poradzili sobie. Sama akcja trwała około 30 minut do momentu, kiedy byliśmy już 100% pewni, że nic więcej tutaj nie może się wydarzyć.
Na chorobę Alzheimera cierpi kilkaset tysięcy Polaków. W 2050 roku chorować będzie już ponad milion osób. Problem nasila się, bo społeczeństwo się starzeje. Choroby otępienne dotyczą głównie osób po 65 roku życia. Z myślą o chorych, ale także ich bliskich, Kujawsko-Pomorski Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizował w ramach akcji Środa z profilaktyką konsultacje z psychologami. Na początku pacjent cierpiący na Alzheimera gubi klucze. W ostatniej fazie choroby traci kontakt z rzeczywistością. Choroba rozwija się latami, pogłębiają się problemy z orientacją, mówieniem, liczeniem i czytaniem. Trudności nasilają się, pojawiają się też problemy z emocjami, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe. Chory bardzo często zauważa swoje trudności, ale trudno jest przyznać się do tego, że coś się z nami dzieje. Wyczulone na takie objawy powinny być osoby z bliskiego otoczenia chorego. Z myślą o nich bydgoski oddział NFZ zorganizował konsultacje z psychologami zajmującymi się pacjentami z Alzheimerem. Jeśli wstępne badania potwierdzają chorobę otępienną, pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę do psychiatry i neurologa, ale wsparcia potrzebują także opiekunowie chorego. Są po prostu wyczerpani fizycznie i psychicznie i myślę sobie, że bardzo dobrze byłoby, gdyby zgłaszali się również do nas, do psychologów, po takie wsparcie psychologiczne. Każda poradnia zdrowia psychicznego, która ma podpisaną umowę z NFZ, przyjmuje pacjentów z chorobą Alzheimera. Fundusz finansuje również tak zwane leczenie środowiskowe. Wówczas z takiej chory i rodzina chorego może korzystać z pomocy lekarza, pielęgniarki i terapeuty, którzy mogą udzielić tej pomocy w domu chorego. I to również jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2050 roku już ponad milion Polaków będzie cierpiało na Alzheimera, trzy razy więcej niż dzisiaj. Problem dotyczy osób głównie w wieku 65+. Wciąż nie wiadomo, co wywołuje tę chorobę. U niektórych przyczyną jest mutacja określonych genów. Jesteśmy w stanie przewidzieć, że jeżeli ktoś ma dany allel genu, daną postać genu, to na tą chorobę rzeczywiście zachoruje i ta penetracja jest bliska 100%. Natomiast to jest znacząca mniejszość pacjentów. W przypadku znaczącej większości dziedziczenie jest złożone i dziedziczy się predyspozycje do zachorowania. Według naukowców aktywny styl życia może opóźnić wystąpienie pierwszych objawów choroby o co najmniej 5 lat. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. W naszym regionie przybywa domów dziennego pobytu i klubów dla seniora. W miastach, ale też wsiach zdecydowanie zwiększa się również oferta skierowana do osób starszych. O możliwych formach aktywności, bezpieczeństwie, a przede wszystkim o zdrowiu rozmawiali dziś uczestnicy Forum Seniora w Toruniu. Jesień życia nie musi kojarzyć się z nudą i samotnością. Coraz więcej osób starszych wybiera aktywność i realizowanie swoich pasji. Maluję obrazy, grałam w sztukach teatralnych i oczywiście bardzo, bardzo bliski temat dla mnie to modeling. Bo przepis na to, jak odnaleźć radość w podeszłym wieku, wydaje się prosty. Ruch, ruch, ruch. Uciekać przed zawałem na własnych nogach i ruszać się, żeby nie zardziewieć. Taka jest recepta dla seniorów. I właśnie z myślą o nich już po raz szósty zorganizowano w Toruniu Forum Seniora, w którym uczestniczyło blisko 600 osób z całego województwa. Skupisko różnych informacji tutaj można uzyskać dodatkowych, gdzie no nie zawsze człowiek wyjdzie, nie zawsze ma czas, nie zawsze ma ochotę wyjść nawet z domu. Seniorzy mogli m.in. porozmawiać ze specjalistami z dziedziny zdrowia, poznać oferty zajęć edukacyjnych lub wziąć udział w wykładach m.in. o cyberbezpieczeństwie. Seniorzy wyznaczają trendy. Mają wpływ na trendy, dlatego my chętnie też słuchamy seniorów i liczymy się z ich opinią po to, żeby dostosować się do ich potrzeb. Powinniśmy zrobić wszystko, osoby, które mogą i mają na to wpływ na każdym szczeblu i organizacje pozarządowe również, aby u osób starszych była chęć aktywizacji. To cykliczne spotkanie jest także okazją, by samorządowcy, lekarze czy terapeuci mogli wspólnie ze starszymi mieszkańcami regionu zastanowić się nad tym, jakie są najbardziej palące problemy seniorów. Chcemy, aby seniorzy jak najdłużej byli aktywni w swoim własnym środowisku, żeby nie trzeba było tej osoby wyrywać z tego domu. Troszczymy się o finanse seniorów. Chcemy im także zapewnić miejsca, w których mogą się spotykać, mogą się integrować, szczególnie na obszarach wiejskich. W Kujawsko-Pomorskiem żyje już ponad 500 tysięcy osób, mających 60 i więcej lat. Seniorzy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, ale i także bardzo aktywnie korzystają z wszelkiego rodzaju form do nich adresowanych,
pomocy związanych chociażby z rehabilitacją. Szóste Forum Seniora w Toruniu zorganizowały redakcje Gazety Pomorskiej, Nowości i Ekspresu Bydgoskiego przy współudziale Toruńskiego Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Joanna Wojnowolska, TVP3 Bydgoszcz. Fundusze unijne i rządowe dla samorządów to główne tematy poruszone w Kowalewie Pomorskim podczas konwentu burmistrzów. Spotkanie było okazją do rozmów o dodatkowych środkach na rozwój gmin. W tym roku samorządy z województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły ubiegać się o fundusze europejskie z nowej perspektywy na lata 2021-2027. Wartość funduszu to ponad miliard euro. Pierwsze konkursy ruszą na przełomie marca i kwietnia. Są inwestycje priorytetowe związane z adaptacją do zmian klimatu, z efektywnością energetyczną, z ochroną środowiska, ale mamy też inwestycje związane z, na przykład z infrastrukturą ścieżek rowerowych czy dróg rowerowych. Urząd Marszałkowski chce powołać podczas najbliższego forum samorządowego nowe ciało doradcze Europejski Korpus Radnych. Chodzi o to, żeby z każdej rady miasta, gminy czy też powiatu wydelegowano po jednym radnym, który będzie w nas w kontakcie z samorządem województwa, gdzie będziemy im przekazywać pewne informacje dotyczące problematyki unijnej, funduszy unijnej, rozwoju regionalnego wsparcia udzielanego przez samorząd województwa. W 2023 roku nie zabraknie również rządowych programów wspierających samorządy. Będą to m.in. pieniądze z Polskiego Ładu, propozycje w ramach polityki senioralnej, a także Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W tym roku zadań właśnie na drogach gminnych i powiatowych wykonamy za około 600 milionów złotych. To naprawdę gigantyczna kwota, rekordowa na przestrzeni ostatnich lat. Na wszelkiego rodzaju inwestycje te związane z Polskim Ładem otrzymujemy bardzo dużo pieniędzy. To jest pozytywne zaskoczenie. Rzeczywiście ja dopiero całkiem niedawno uświadomiłem sobie, że w ostatnich miesiącach, w ostatnich półtora roku prawie 20 milionów, czy ponad 20 milionów to są dotacje zewnętrzne. To tylko część tematów poruszonych na konwencie burmistrzów kujawsko-pomorskiego w Kowalewie Pomorskim. Obecni na zjeździe mogli również wskazać te wyzwania, które są dla nich najważniejsze. W tej chwili największym wyzwaniem, jakie stoi przed samorządami, to jest pozyskiwanie wykonawców robót w kosztach, które mamy zaplanowane. No, ostatnie sygnały, które płyną z rynku, są dla nas nieco lepsze, ponieważ te koszty przestały rosnąć. Możemy tutaj dyskutować na wszystkie tematy, które nas nurtują. Możemy rozstrzygać o naszych problemach, a wiadomo, że zawsze jest ich sporo. Jest to też płaszczyzna wymiany doświadczeń. Konwent burmistrzów z kujawsko-pomorskiego odbył się po raz 14. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. Na poprawę bezpieczeństwa pracy można zyskać nawet 300 tysięcy złotych. ZUS ogłasza kolejny konkurs. Coraz więcej kradzieży w galeriach handlowych. Nie tylko policja chce im zapobiegać. Nawet do 300 tysięcy złotych mogą otrzymać firmy na poprawę bezpieczeństwa pracy. Wnioski za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmowane będą od 17 kwietnia. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami lub chorobami zawodowymi, czy zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników. W ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zeszłym roku dofinansowanie otrzymało ponad 1000 przedsiębiorców, w tym 53 firmy z regionu, m.in. producent rolet z Torunia. 55 tysięcy złotych przeznaczy na kilka projektów. Zaplanowaliśmy zakup wózka paletowego elektrycznego. Spowoduje jego zakup ograniczenie wysiłku, jaki wkłada pracownik w wykonywaną pracę, a tym samym obniży ryzyko wystąpienia urazów fizycznych u pracowników. Kolejny element to zakup podestu nożycowego przejezdnego. Obecnie prace wykonywane są za pomocą drabin przez naszych pracowników. W związku z tym zakup podestu umożliwi wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych z zabezpieczeniem pracownika przed upadkiem. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80% szacowanej wartości projektu i otrzymać od 10 do 300 tysięcy złotych. Projekty muszą wpływać na poprawę bezpieczeństwa pracy, ale i redukować niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników.
Przedsiębiorca za uzyskane środki może na przykład zakupić urządzenia czy też sprzęt chroniący przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym czy drganiami mechanicznymi. Może zakupić urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pracy na wysokości. Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać elektronicznie za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl od 17 kwietnia do 18 maja. Na realizację projektów ZUS przeznaczył 100 milionów złotych. To pieniądze z funduszu wypadkowego. Spór o utworzenie żłobka na sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie. Część mieszkańców nie chce, aby placówka powstała w budynku przychodni. Dyrektor lecznicy oraz burmistrz zapewniają, że na zmianach nie ucierpią pacjenci. Mieszkańcy Łabiszyna nie mają wątpliwości. W mieście potrzebny jest żłobek. No na pewno się przyda i to nie jednemu tutaj. Dla młodych matek, które pracują, to jest super. Część mieszkańców nie chce jednak, aby żłobek powstał w budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. No jednak to jest ośrodek zdrowia, wiadomo, tutaj chorzy ludzie przychodzą. Także no ciężko tam trzymać takie malutkie dzieci, no wiadomo. Zmiany nie podobają się także niektórym pacjentom. Lepiej, żeby się powiększył ośrodek zdrowia poprzez prześwietlenia, poprzez rentgen. Burmistrz Łabiszyna przekonuje, że adaptacja części przychodni na żłobek jest rozwiązaniem znacznie mniej kosztownym niż budowa nowego obiektu. Obecnie pomieszczenia znajdujące się na piętrze są niewykorzystane. To właśnie tam miałaby zostać przeniesiona większość gabinetów lekarskich, a na parterze miałby powstać żłobek. Obie części zostaną rozdzielone, powstanie także oddzielne wejście. Będziemy spełniali wszystkie wymogi związane również z możliwością dostępu pacjentów niepełnosprawnych. W tym samym budynku znajduje się także druga przychodnia, która wynajmuje pomieszczenia od gminy. Między innymi o to, dlaczego żłobek nie powstanie w wynajmowanej części, pytał na sesji Rady Miejskiej bydgoski poseł Piotr Król. Efekt tego będzie taki, że prywatna przychodnia będzie w budynku gminnym, żłobek będzie utworzony kosztem gminnej przychodni i nie wiadomo, to też trzeba sobie to szczerze powiedzieć, jak ta gminna przychodnia te zmiany przetrwa. Nadal na naszą przychodnię pozostaje około 600 metrów kwadratowych i tak jak powiedziałem, na pierwszym piętrze jest 15 pomieszczeń, gdzie kiedyś planowano 8 gabinetów lekarskich. I myślę, że nie spowoduje to żadnego zachwiania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przychodni naszej. Żłobek ma pomieścić około 30 dzieci. Gmina podpisała już umowę na realizację projektu inwestycyjnego. Prace modernizacyjne mają się rozpocząć w połowie maja. Na ten cel gmina otrzymała 800 tysięcy dofinansowania z budżetu państwa. Łabiszyn, Błażej Karczmarczyk. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że sytuacja finansów publicznych jest stabilna. Ich zdaniem dzięki temu województwo kujawsko-pomorskie zyskało 1500 km nowych dróg za blisko 900 milionów złotych. Zapowiadają też kolejne inwestycje. Budżet państwa na 2023 rok to jest ponad 600 miliardów złotych, a dla porównania zarządów naszych poprzedników budżet w 2015 roku było to niespełna 290 miliardów złotych, ponad 100% wzrost, jeśli chodzi o wysokość budżetu państwa. Jeśli chodzi o wpływy do budżetu państwa, to ponad 512 miliardów złotych. 512 miliardów złotych to, proszę państwa, wzrost o tę kwotę to 8,5 tysiąca czołgów Leopard 2. To 7,5 tysiąca kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. A przed nami są kolejne inwestycje w naszym tutaj maleńkim okręgu. Myślę o Aleksandrowie, o Cichocinku, gdzie z panią poseł walczymy w tej chwili o basen. W Aleksandrowie trzeba również sprawić, żeby ten piękny dworzec, który był wybudowany na przyjazd cara, zmienił wygląd albo przywrócić mu taki wygląd, jak miał pierwotnie. Kredyt za 0% na pierwsze mieszkanie czy nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców to propozycje Platformy Obywatelskiej. W środę o swoich pomysłach przedstawiciele PO mówili w Toruniu. Polityka mieszkaniowa w Polsce, to trzeba mówić wprost, jest w gigantycznym kryzysie. Dlatego przedstawiciele Platformy Obywatelskiej proponują kredyt 0% na zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia. To, co pożyczą, będą oddawać. Cała reszta będzie po stronie państwa, który wynegocjuje z bankami na odpowiedniej wysokości marże do spłaty. Zdaniem poseł PiS w propozycjach Platformy Obywatelskiej brakuje konkretów, jak te pomysły zrealizować.
Słyszymy różne pomysły Platformy, ale kiedy pytamy o szczegóły, tych szczegółów nie ma. A kiedy pytamy o środki, nie potrafią tych środków wskazać ani znaleźć. To jest nieprawda, że kwestie, jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe, że polityka mieszkaniowa jest w zapaści. Otóż z wyliczeń wynika konkretnych, twardych danych, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości liczba oddanych mieszkań wzrosła o 100 tysięcy rocznie. Na konferencji przedstawiciele PO mówili także o planach dopłaty 600 zł do najmu mieszkania i propozycjach dla przedsiębiorców. Chodzi między innymi o przeniesienie obowiązku wypłaty całego zasiłku chorobowego na ZUS dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach. W Urzędzie Marszałkowskim odbył się etap wojewódzki konkursu Olimpiada Solidarności – Dwie dekady historii. W egzaminie, który polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy historycznej obejmującej lata 1970-1990, wzięli udział uczniowie liceów i techników z całego regionu. 55 uczniów z różnych szkół i różnych miejscowości połączyło jedno – solidarność. Mój dziadek mi dużo opowiadał właśnie o solidarności. No, żył w tych czasach, więc no i chciałam się tak dogłębić w ten temat, no bo to ciekawe w sumie. Temat solidarności dzisiaj wśród młodzieży jest trochę zapomniany, a wydaje mi się, że warto o nim pamiętać, gdyż jest to jakiś, nie wiem, jakaś inspiracja do tego, jak powinniśmy działać. Chętnie się tego uczymy, bo nadal jesteśmy z tym trochę związani. Mamy też jakieś doświadczenia rodzinne, być może jakieś opowieści, historie. I uważam, że jest to też taka nauka działania, walki o coś. Myślę, że można się nauczyć dużo. To już 9. edycja. W teście udział wzięli uczniowie liceów i techników z regionu. Troje z najwyższymi wynikami stworzy drużynę, która w kwietniu wybierze się do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, a następnie w czerwcu przystąpi do egzaminu finałowego olimpiady. Nie dość, że tematyka, która jest przedmiotem tej olimpiady, cały czas interesuje młodzież, to ona staje się dzisiaj bardzo aktualna. Ponieważ w dobie tego, co się dzieje chociażby za granicą, za wschodnią granicą, można zauważyć, że zapędy imperialistyczne Rosji, a wówczas bloku sowieckiego, no, są cały czas aktualne. Finał oraz gala wręczenia nagród odbędzie się w Gdyni. Na zwycięzców olimpiady czekają indeksy na stacjonarne uczelnie wyższe, roczne stypendia naukowe i nagrody rzeczowe. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. W ośrodku readaptacyjnym Mateusz w Toruniu od blisko 15 lat schronienie mogą znaleźć byli więźniowie i osoby uzależnione od alkoholu. Po niedawnej śmierci założyciela ośrodka pojawiły się pytania o przyszłość. By dom przy ulicy Kościuszki dalej mógł prężnie działać, potrzebne jest wsparcie nie tylko na jego utrzymanie, ale też na przykład sesje terapeutyczne dla mieszkańców. Maciej z uzależnieniem od alkoholu zmaga się od ponad 15 lat. 8 miesięcy spędził w zakładzie karnym. W progi ośrodka Mateusz trafił pół roku temu. Po trudnych doświadczeniach i terapiach, które nie przynosiły efektu. To jest miejsce, które leczy duszę, bo ja miałem bardzo chorą duszę. Do tej pory mam, bo nie powiem, że jestem uzdrowiony, ale to miejsce pomaga mi. Teraz Maciej nie pije, na co dzień zajmuje się pracami w ogrodzie, podjął też studia medyczne. To jedna z około 400 osób, które przez ostatnie 14 lat otrzymały wsparcie od ośrodka readaptacyjnego Mateusz. Obecnie w domu w Toruniu przebywa 11 mieszkańców. Dom Mateusz ma bardzo wielu przyjaciół. Z dnia na dzień ośrodek znalazł się w najtrudniejszej jak dotąd sytuacji. 8 marca zmarł jego pomysłodawca i założyciel Waldemar Dąbrowski. Podopieczni Mateusza muszą nie tylko nauczyć się żyć bez taty, jak zwykli go nazywać, ale także zawalczyć o to, by ich dom dalej mógł istnieć w niezmiennej formie. Na razie nie mamy nic tak naprawdę. Mamy to, co mamy w środkach prywatnych i na razie dom jest utrzymywany ze środków prywatnych. Pieniądze na rzecz Mateusza można przekazać za pośrednictwem internetowej zbiórki. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie domu, ale też sesje terapeutyczne dla podopiecznych i wsparcie specjalistów. Rośnie liczba kradzieży w regionie. Tylko w ubiegłym roku w województwie było ich ponad 6 tysięcy. By takim sytuacjom zapobiegać, policja mobilizuje siły i zaprasza do współpracy przedstawicieli galerii handlowych.
Ubrania, biżuteria, domowe akcesoria czy artykuły spożywcze. Łupem złodziei w galeriach handlowych pada praktycznie wszystko. Mówimy tutaj o kradzieżach tak naprawdę artykułów, które no, znajdują się na półkach sklepowych, które zachęcą, w cudzysłowie oczywiście, złodzieja i ten przyjdzie do tego sklepu i ukradnie. Z policyjnego podsumowania wynika, że w minionym roku w całym województwie znacząco wzrosła liczba wszelkich kradzieży. W 2022 roku dokonano ich 6016 razy, podczas gdy w 2021 o blisko 1000 mniej. Policjanci z Bydgoszczy podejmują szereg różnego rodzaju działań mających na celu ograniczenie przestępczości, w tym również tej przestępczości dotyczącej kradzieży. Fakt, nie dotyczy to tylko przestępstw, ale również wykroczeń. A jednym z tych działań było spotkanie ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa z placówek handlowych funkcjonujących na terenie Bydgoszczy. W nich niebawem ruszy akcja Wspólnie na rzecz zapobiegania kradzieżom sklepowym. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego rodzaju działań i przedsięwzięć, które przede wszystkim ograniczą tę negatywną działalność sprawców. Jak twierdzi policja, kradzieży nie da się całkowicie wyeliminować. Można jednak ograniczyć straty. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. W zbliżeniach czas na informacje sportowe. W naszym studiu Maciej Pieszczyński. Dobry wieczór. O czym dziś wieczorem? Dobry wieczór. Dziś między innymi kajakarstwo. Kadra narodowa kajakarek przybywa obecnie w portugalskim Montebello, gdzie przygotowuje się do najważniejszych imprez nadchodzącego sezonu. Wśród trenujących znajdują się zawodniczki bydgoskiego Zawiszy. W tym roku walczymy o kwalifikacje olimpijskie. Kto będzie walczył o te kwalifikacje, jeszcze nie wiadomo, więc skupiamy się w kwietniu na eliminacjach, które to będą pierwsze nasze zawody i tak naprawdę najważniejsze dla nas. Także będziemy walczyć, zobaczymy. Wiadomo, że liczymy na jak największą ilość tych kwalifikacji. A więcej na ten temat w serwisie 21.45. A więc do zobaczenia wieczorem. A u nas czas jeszcze na prognozę pogody. O szczegółach Magdalena Żakowska. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziś do zwiastunów wiosny dołączyła już ropucha szara, która wypatruje cieplejszych chwil, a te ciepłe chwile będą już w tym tygodniu, bo w naszą stronę ruszyło ciepło z południa kontynentu, a wyż sprawi, że już w nocy zanikną też niżowe chmury. Jeszcze ranek będzie rześki, temperatura spadać może poniżej zera, ale w kolejnych dniach naprawdę poczujemy już wiosenne ciepło. Jutro sporo słońca i 7 lub 8 stopni na termometrach. W piątek około 9, w sobotnim dzień niedzielne popołudnie nawet 12 lub 13, a pogodnych chwil na pewno też nie zabraknie. Szczegóły prognozy już za chwilę. Zapraszam. Czekamy więc na ciepłe powietrze, na ropuchy szare już niekoniecznie. Nasze kolejne informacje o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.